Powstanie jest czymś, co pomaga nam, mi przynajmniej, się odnieść do czegoś, co było w przeszłości, ponieważ ludzie, którzy brali udział w powstaniu, jeszcze żyją. Więc to jest po pierwsze wielkie wydarzenie, w którym ci ludzie brali udział i ja miałem z tym mistyczność, przez co poniekąd sam czuję się trochę, jakbym dotknął czegoś ważnego w moim życiu. Mogąc zrobić o tych ludziach film i dla tych ludzi film, tym jest dla mnie powstanie jako osoby i filmowca. A jeśli chodzi o powstanie warszawskie samo w sobie, no to uważam, że w ogóle jest czymś takim, co pomaga nam, myślę, że na chwilę się zatrzymać i zacząć ze sobą rozmawiać, bo w obliczu tej hekatomby, apokalipsy i miliona innych określeń na to, co się wtedy wydarzyło, myślę, że ludzie po prostu porzucają swoje obozy różne i muszą oddać jedno, że po prostu człowiek jest zdolny do największych wyrzeczeń i poświęceń i największych świństw. I w obliczu tego po prostu jakby znika cała dyskusja i znikają uprzedzenia. I myślę, że to powoduje powstanie. Dlatego ma taką umiejętność, powstanie ma taką moc łączenia po prostu ludzi, co właśnie można zaobserwować. Wszyscy ludzie się łączą wobec tego zdarzenia. Czyli de facto, w jakimś sensie, samo powstanie, jakkolwiek tragiczne by nie było, bez względu na to, czy było słuszne, czy niesłuszne, po wielu, wielu latach łączy nas. I to jest jego wielka moc i uważam, że to jest jego wielka wartość. To, co my z tym zrobimy, to, co my po prostu z tego wyniesiemy, jak my będziemy działać. I dlatego uważam, że powstanie dzisiaj żyje i łączy i działa na bardzo wielu poziomach. I tak naprawdę nam pomaga myśl i pamięć o powstaniu, to, że o tym rozmawiamy.